Patrz. Ananas, melon, mango. A nie pachnął. Dobra, wystarczy. Dzidziu? Luna, my w ogóle widzieliśmy dzisiaj renifera, co uciekł Mikołajowi. Łosia. Z zaprzęgu. To co, najpierw jajka otwieramy świąteczne? Czy jakie? W ogóle zobaczcie to. Jak krzykacie dobrych światełek. Na choinkę, czy do domu, czy ogólnie. To ta firma najlepsza na świecie. Ja dziś znalazłam dla Luneczki kolorowe na Allegro, ale naprawdę ilość światełek na kabelek, zobaczcie ile jest. Ja widziałam gdzieś na jakimś Homely czy coś, było 36 metrów, 450 światełek. Więc pomyślcie, jak to rzadko było i jakie tragiczne. A tu przecudne są te światełka. My od kiedy je kupiliśmy kiedyś w Belgii, to teraz zawsze wszędzie. Dobra, to teraz kalendarze. Tu mamy trójeczkę. O wow, o Jezu, kawkę chcę, bardzo chcę kawkę. No, wyciągaj, zobaczmy jaki to jest. Świąteczna luneczka. A dla mamy też zostawić, to jest chrupiąca czekoladka z pomarańczą. O Jezu, dawaj. Daj spróbować. O Jezu, to jeszcze nie była. Nie, to była waniliowa, ale pycha. Jezu, pomarańcza i czekolada mleczna, I love it. Proszę. Pycha. Dobra, teraz mamy nasz ulubiony zwierzaczko. Gdzie jest numer 3? Szukamy. Mamy tutaj. O Jezu, ja i mały tata. O Boże. Taki dzidziule. Płakać? A że taki słodki? W ogóle jak szukacie kalendarza, to ja wam na ten moment mega polecam. To mama Rafa, czyli baba Małgosia Luneczki kupiła i ja nawet nie wiedziałam, że z tej firmy są. Cudowne są. Tutaj nawet nie macie ściągi. Nawet jak was bardzo kusi coś w środku, bo to co tu jest, to nie jest wyznacznik, bo kotka Luna ma, a tu kotka nie ma. Które otwierasz? No to dawaj. A w ogóle słuchajcie, to na Insta pytacie, czy to w Polsce już znalazłam ten brokat, tak? Słuchajcie, zastanawiałam się, czy kupić, ale... O Jezu, przypatrolowy będzie! Także zaraz zrobię test. I oczywiście zapas mojej brązowej kochanej. O Boże, znów maj. No nie, ale żeś trafiła teraz marszalowo. Tak czekać na tego marszala. Ja w ogóle mam wrażenie, że z tymi jajkami to teraz jest drugi rzut, że pierwszy to była pewna seria tych psów, bo pewne nam się powtarzały i marszala totalnie nie było, bo bardzo dużo jajek kupiliśmy, a teraz na święta wjechała nowa paleta jajek i że teraz będą kolejne psy, których nie było wcześniej i się kupowało i były powtórki i nie było ich wcześniej. Pomóc, Wiesia? Jest tylko nie narzute. Pomóc? Co to jest? O Jezu, sowa! Wow, czy to będzie jakaś świąteczna sowa? Albo tu masz marszala, pomieszasz. Patrz, świąteczna sowa, pokaż. Pokaż. O ja, to pewnie ozdoba na choinkę. W ogóle te żelki to najlepsze na świecie ever. Tutaj w ogóle jakieś taśmy Luna wybrała. To już pokazywaliśmy te chrupki na szybko. Pyszne Rizis nasze, świąteczne. I Luny ta sukienka, co widzieliście. I spineczki. Fajne, co? Więc mamy zapas. Wow, nie ruszaj głową, ale masz spineczek. Ale jesteś świąteczna. W ogóle byliśmy u lekarza i pani doktor nie powiedziała, że coś jest nie tak z kaszlem, więc ja nie wiem, czemu oni tak kaszlą. Areną. Ale mamy skierowanie na krew. Leona. Żeby zobaczyć ewentualnie jakieś alergie pokarmowe i w ogóle. Zobaczcie. Pomalowałam sobie rzęsy tym toperem, tym brokacikiem z Rimmel, tak? Nie, to jest Maybelline New York, sorry. O, zobaczcie, jak teraz widać. Tak? Nie ma? A jak się patrzy tak w bok,
to nagle jest, więc taki całkiem fajny efekt, tylko trochę jakby gubi się te rzęsy przez to, nie? Vlogmasie, dziś jest Vlogmas dzień 4? Chyba 4. I dalej w głowie myślimy, gdzie jedziemy po choinkę. Leon na drzemce, Rafał pojechał po luneczkę, więc jak wróci, otworzymy kalendarze. A już jutro będziemy piec pierniczki dla Mikołaja, albo takie ciasteczka sugar cookie, ale dekorujemy. No i trzeba zapakować prezenty od Mikołaja na pod choinkę mikołajkową, bo liczę na to, że na Mikołajki uda nam się ogarnąć już choinkę nie do salonu, ale gdzieś o tutaj, żeby stała. A lustra, słuchajcie, jeszcze nie miałam czasu umyć, bo co nie umyję, to Leon przychodzi z pana nowymi rączkami i stolówka dzisiaj Vlogmas 2 lata temu, albo rok temu, coś takiego. Burgundowy dres został zwrócony na reklamacji, bo cały mi się porobił w kulki, a ten dres nie wiem ile już mam, 2 lata i nic nie ma, no może jakaś, nie wiem, ale on jest mega i myślałam, że ten burgundowy też taki będzie, ale niestety ten jest mega materiał, nic się z nim nie dzieje, a tamten tak nie bardzo. W ogóle zobaczcie, ta szufladka błaga o posprzątanie, ale nie mam za bardzo kiedy tak zrobić, bo jak Leon śpi, to nie chce się tu tłuc, a jak nie śpi, to lepiej, żeby nie widział, co tu jest i co ja tu robię, bo on zacznie mi tutaj rozwalać. A jak święta, to perfumki. To jest top of the top zapach, kocham. To w ogóle był mój pierwszy zapach. On jest bardziej taki letni, ale on jest taki mega świeżutki. Teraz pewnie przed świętami jest nawet w jakichś zestawach na promocji. O Jezu. Boże, nie ma. Jakieś Notino, czy Douglas na Bank ma jakieś dobre ceny na Versace. To jest Bright Crystal, te różowe. I przecudo. To jest mój taki z lat młodzieńczych zapach, a to jest od ślubu. Kiedyś kupiłam chyba z myślą właśnie o ślubnym zapachu. I mega, tak sobie pomyślałam, że wam pokażę, bo jakoś mi się święta, dajcie znać, czy wam też, tak kojarzą z takimi perfumami, brokat i zawsze tak to wszystko ładnie pachnie i jednak na święta zawsze jest ten fajny moment, żeby się troszkę popsikać perfumkami, a ten zapach jest cudowny. Te perfumy kosztują majątek i ja je kupiłam, jak mieszkaliśmy w Belgii. W Belgii te perfumy z 20% tańsze są bez promocji, na nie też są coraz promocje, więc no, trzeba do Belgii jeździć po perfumy. W Icy Paris czy coś takiego, w Holandii też jest ta perfumeria i w Planet Parfum. Więc no, ja mam tam kartę, ale nie mamy kiedy pojechać do Belgii i zrobić zapasów perfum
ale one są cudowne. W Polsce one, nie wiem, chyba za 800 kosztują, czy coś takiego, chore. A pytacie się też o tą świecę, czy ona jest taka, wiecie, na maksa choinkowa, jaka ona jest, jak już jesteśmy tu przy zapachach. O Jezu, ktoś ciężkie, słuchajcie. To powiem wam, że ona, już zaraz powąchamy, mi ona pachnie tak, taką skórą, wiecie, jak taka kurtka skórzana. Trochę choinką pachnie, ma też taki słodki zapach, ale ona trochę pachnie jak, nie wiem, czy znacie smak, zapach sklepu Massimo Dutti, to tam trochę tak pachnie, tak. Ona jest taka mega, mega elegancka. To nie jest taka typowa, pierniczkowa, słodziutka świeca, ale też ja ją wybierałam z myślą o Rafale, żeby jemu nie denerwował ten zapach. Także tak zamówiłam i ona jest w ogóle gigantyczna, ale też szkło też jest przepiękne. I jak widziałyście w poprzednim albo jeszcze poprzednim vlogmasie, a w drugim ją odpalam, to też szkło tak przepiękne prześwituje płomienie tej świecy i no przecudna jest, ale też mnie kusiła ta piernikowa z Sary, nie powiem, i coś czuję, że ona będzie na za rok, że ją za rok zamówię, bo ten żel pod prysznic jest przecudowny, ale jakoś nie pachnie zbyt długo, na ciele się nie utrzymuje, więc nie ma tak, że wychodzimy spod prysznica i to ciało pachnie tak pierniczkami, więc no niestety, ale jest tak piernikowo podczas kąpieli. Boże, zobaczcie, jakie to jest meci. Zostawiamy kawkę. O Jezu. Lelona. W ogóle wyjmę, żeby nie zapomnieć, żeby zrobić taką gorącą czekoladę. No tu jest już cukier i w ogóle, także troszkę inna niż takie typowe kakao, co robimy. I z pianką w ogóle mi się marzy, żeby zrobić tę piankę w rękaw cukierniczy, tak na rand kubeczka przypalić. I na górę kulka taka jakby lodu wzbitej śmietany. To widziałam na TikToku, że w Nowym Jorku taką gorącą czekoladę można kupić, więc no jak się nie ma Nowego Jorku, to można go przywołać do siebie. Jak się troszkę postara. W którymś vlogmasie w ogóle ktoś mi pisał, że o, ale jak u ciebie jest fajnie, tak cozy, domowo, nie tam jakieś New Yorki, ale słuchajcie, ja bym tak marzyła, żeby do New Yorku na vlogmas pojechać. To jest po prostu vlogmas vlogmasem, latem też. Ale jak ja tylko bym pomyślała, że jest w planach realnych polecieć do Nowego Jorku, ja bym nie spała. Rafał mi coś tam zarzucił, że on sprawdzał, ile kosztują loty, żebyście sobie poleciały, żebyśmy wszyscy polecieli i pani operator do Nowego Jorku. Ja tak myślę, że ja pital powaliło cię? Przecież to z 50 tysięcy trzeba mieć. Tak na wyjazd. Hotele, pobytu drogie. Loty to... Ale to jest chyba moje największe marzenie. Nowy Jork. Może takie banalne, ale no chciałabym. W ogóle Kluneczka się czasami pyta, ja jej pokazuję na TikToku i w ogóle ona, pojedziemy, powiedziałam, by tak, Lunesia, mama zarobi pieniążki i kiedyś polecimy razem. Obiecuję, więc ciśniemy dalej. I teraz pytanie co do kawki. Rizis? Czy to? To jest tak dobre, to już wiecie, że ja mam nauk tego słodyczka. Ale nie wiem, jedną, nie jemy dwóch. Dobra, zjemy to. W ogóle to jest w Lidlu i w Stokrotce, więc jak już was zinfluencowałam i nie możecie patrzeć, jak to jem bez próbowania tego, to polecam. Przepadniecie. Z
góry przepraszam panią operator, która to montuje. Słyszę, jak to chrupie. Może to powąchać, bo czasami ja mam obok ciebie i nie możesz tego zjeść. Jak będziesz już zipała i miała 100 lat, to przygotujemy ci całą szafkę sweet treat, których nigdy nie mogłaś zjeść i zrobimy taką imprezę. Sorry. Ujusiu, kto wstał? Co tu jest? Tomek. Daj buziaczko. Oj, jestem nerwowany. Powiedz, jak było w przedszkolu? Fajnie. Tak? A jest ten. W piątek jest Mikołaj. Po tej nocy? No, nie, po jeszcze po kolejnej. Chodź, no, op. Numer który? 4 szukamy. 3 już mamy. To też szukamy numer 4. O, tu jest. O, takie maleńkie. W tą stronę otwieraj. Do siebie. Tak, palec. No. O, a co? To czyżby miseczka dla koteczka na jedzonko? Tak. O, jaka maleńka. Wow. Tutaj masz. O, tu. O, kościokoladka. Jaka to będzie? O, ta trufla karmelowa. Nie. Daj mu gryzka małego. Okej. Dzień dobry, dzień dobry. Brawo! Pięknie śpiewasz. Ma odjeść. A gdzie jest ten strzelak do tego smoka? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A ja, słuchajcie, wziąłem się za sprzątanie tej nieszczęsnej szuflady, w której miałam wszystko po prostu. Jakieś witaminki, zapasy dla dzieci. Nie krzyczeć, proszę. Tu mamy jeszcze traw. Co? Ej, Luna. Dobra, tu zobaczcie. Zawsze się pytacie o te mleko, gdzie... Skąd ja mam te saszetki? Ja dostałam chyba ze 4 pudełka, bo miałam tylko jednorazową współpracę z nimi, ale zawsze możecie takie saszetki zamówić chyba raz bezpłatnie i to jest jako taka bezpłatna próbka mleka. Tam na ich stronie wchodzicie albo do nich napiszcie na Instagramie i oni wam powiedzą, jak to zrobić. Ale jak napiszecie coś na Insta, to u nich zawsze się pojawia ta opcja wypróbuj mleko czy coś takiego. Także tu mamy kolagen. Więc tutaj sprzątamy dalej. Suksy. Tutaj w ogóle, o Jezu, z lampą, bo jakoś ciemno, są pisaki do dekorowania na 6 grudnia ciastka dla Mikołaja. I w tym roku poszłam na leniwca, ale stwierdziłam, że to będzie frajda dla Luny, czy nawet Leon. Zobaczymy, jak to pójdzie. Bo pomyślałam, że jak ostatnio robiłam lukier sama, też zrobię biały, bazowy. Tu jakiś biały też mamy, ale jednak do dekoracji to będzie fajne. No zobaczymy, nigdy tych nie używałam pisaków. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. W ogóle to jest, żeby w gorącej wodzie nagrzać, bo tak to tu kamień jest. Także no, ja myślałam, że to już taki gotowy do użycia nie, ale mamy. I Luna się cieszy, bo i fioletowy. Ogólnie to nie mam aż tylu barwników, więc się przydadzą. W ogóle zobaczcie, nie pokazywałam, jaki był bagan, ale tu się wysypywało i ja tylko wciskam. I mamy już piżamki świąteczne, to jakieś takie zwykłe koszule, ale tu mamy spodnie od piżamek świątecznych. Tu powiedzmy, że jest porządek, mogło być lepiej, ale jak składać bieliznę, to nie na moje nerwy. I tutaj zapas świeczek i taki ogólny miszmasz, ale powiedzmy, że jest lepiej, bo nie ma niepotrzebnych rzeczy. W ogóle będziemy robić biaczkolada rozpuszczona, ciastka i taki jakby blok czekoladowy, tylko nie taki polski, tylko amerykański, że w środku milion słodyczy i to pokrojone jak zastygnie. Dajcie znać, czy wiecie, o co chodzi, a jak nie, to będziemy robić to któregoś dnia w Logmacie. Uwaga, kolejna coffee time i teraz spróbuję pewnie tą ginger. Okej, to już znamy, nawet już cudnie pachnie. Jest taka mocno rumowa i gingerbread cookie. Jak to też ładnie pachnie. I tu mamy domowe mleko z nerkowców.
Okej, a teraz robimy gorącą czekoladę dla Luneczki. Mleczko już się grzeje i piankę po prostu posmarujemy taką, chociaż znając życie, ona będzie chciała jeszcze te pianki klasyczne. Mleko się jeszcze grzeje, ale ja mam pomysł, jak użyjemy piankę. Poczekaj, nie ciągaj tym krzesłem. Bierzemy pianeczkę. Tak, bo posmarujemy tu. Żeby co? Żeby ciebie było widać? O. A, nie chcesz, żeby ciebie było widać? A, widać. Okej. Okay. Zobacz, Rachel. Ale to będzie good. Jo, to będę trochę jak klej. No, musimy otworzyć. Jeszcze łyżeczkę ogarnij. Okej. Okay. Uj, przepraszam, ale nie bardzo, nie bierz za dużo. Uj. Co? Yum. A co mam tata nasypać? Widzisz, to będzie ciężko. Nie syp jeszcze, co ty? To nie do tego kakao, do innego kubeczka. Zaraz nasypiemy. O Jezu. Kurczę, tu się coś nie da. Co? Czy to danie? Co? Tak. Okay, mamy. Mamy to. Dobra, mamy gorące mleko. Wsypiemy 3 łyżeczki kakao. Tu wsypiemy. Czy tam czekolada to jest w ogóle, a nie kakao, wiesz? Uwaga, lejemy gorące mleczko. O ja, patrz jak to wygląda. I czy jest noga? O Jezu, jak to pachnie ładnie. Smakuje. Bo to wiesz, Luna, że nie jest kakao, tylko gorąca czekolada. To ją się przekoiła. O nie, Leon już się wspina. Jeszcze weźmiemy te pianeczki klasyczne. Ja pierdzielę, ty i ten twój kaszel po prostu. Jeszcze to? Dwa. To masz? Tam nie. Dobrze. Wow. Co tam nie, już będę. Nie, zobacz, on będzie teraz tu. Antyna w ogóle oszaleje, ile tu cukru. Wow. Zobaczcie to cudo. No, pij powolutku, spróbuj. Ciepły taki? Gorące? Mmm, jakie to dobre. Że to jakie słodkie. Ja mała. Ten. Hejo. A teraz słuchajcie, to mamy kolejny pianuszek. Wieczorek. I robimy taki wianuszek. Umowę z Luneczką za szybkie umycie ząbków. Tak? Odpalamy. Janek, Leon śpi na razie. No i mamy tutaj różne elementy. Patrz, o ja, nawet jakiś kryształek jest. Uj, tam jeszcze więcej jest tych kryształków, okej. Okay. A tu co, pokaż. Uj, jakie gwiazdki. I tu musimy pewnie to powyciskać. Patrzcie, tu mamy kółeczko. I będziemy tu naklejać pewnie. A tu co, jakieś tasiemki pewnie z klejem. Luna już ogarnia. Także takie nasze vlogmasowe wieczory, tak? No. A tu jest z klejem? Nie, to bez kleju. To teraz sobie wszystko Merry Christmas. Co to znaczy? Jakby to już święta. To są święta. A tu co mamy? Weź. To jest jakiś Mikołaj. Dobra, to my wszystko teraz powyciskamy. Ja sama teraz jeszcze. I będziemy mieć mamy też instrukcję obsługi. A ty tam to jeszcze złączysz. Co? A ty tam to złączysz. Ja włączę. Aha, ja też mam się. Dobra, zróbmy tutaj trochę w porządku to. Mogę powyciskać też? Tak. Odkładamy. O ja, jakie one gwiazdki.
Tak. Jezu, poczekaj, bo to... O Jezu. Dobra, mogę ja to zrobić, bo to chyba... O, dobra, mamy... O, to już jest z klejem. Tylko pytanie, czy tu jeszcze się wyciąga te małe elementy? O Jezu. Dobra, na razie to zostawmy taką gwiazdkę. Gdzieś... O, to jakby coś jest Teddy'ego. Tak, napisane, że to Teddy. Można kupić... O Jezu, te świeczne gwiazdy. Zobaczcie. Będziemy ogarniać elfa, renifera, bałwanka, Mikołaja. I że to wszystko niby jest w tym. Okej. Okay. Wow, ile to jest elementów. O, jakie to jest maleństwo. Boże, jak to wykleić? To będzie twoja robota. O, czyżby to czapka elfa? Potrzebujemy do tego klej. Boże, to jeszcze to tak. No, to jest oko. To przyklejaj to dla Mikołaja tutaj. Czekaj, o tu. I masz jedno oko, drugie oko. Poczekaj, o to on będzie miał brodę, tak? To gdzieś tutaj oczy i policzki. Gdzieś tu oczy, a gdzie są policzki? Ogólnie to to spokoje, ale chyba potrzebujemy klej. W ogóle o tu tak dosyć skomplikowane też, żeby się połapać, co jest co. To jest chyba buzia. Renifera, tu mamy elfa czapkę, tu mamy kogo to jest twarz? I te kryształki, o co chodzi? O, tu mamy marchewkę dla bałwanka, tak? To będzie bałwan. Mhm. A to? To gdzie to? To oko kolejne. Sytuacja ogarnięta, mamy klej, ale ogólnie to dziwnie to jest zrobione, wszystko powinno być z takim. Co jeszcze? No to, aha, zgubiłaś to oko? Dobrze, to najwyżej to rysujemy. Klejemy. No, pokaż. Co tu masz, taką gwiazdkę? Zakrywasz napis? Szalona jesteś. O. Jeszcze możesz to przykleić. Tylko tu bez kleju, trzeba odkleić to. To jest naklejka.